Archiwa społeczne istnieją w całej Polsce. Według bazy prowadzonej przez Ośrodek Karta jest ich w Polsce ponad 450, jednak zazwyczaj działają w swoim środowisku lokalnym i nie są znane szerzej ogólnopolsko. Dlatego Kongres Archiwów Społecznych jest okazją, żeby te inicjatywy pokazać ogólnopolsko, żeby ich twórcy mogli się poznać, porozmawiać, wymienić doświadczeniami. Kongres odbywa się w szczególnym momencie. Nastąpiły zmiany prawne w ustawie archiwalnej. W wyniku nowelizacji do ustawy archiwalnej wszedł zapis umożliwiający Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych organizowanie otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących archiwa społeczne. W związku z tym następuje duża zmiana dla archiwów społecznych. Będą one mogły zyskać szansę na stabilizację i finansowanie. Powstała grupa konsultacyjna archiwistyki społecznej. Ośrodek Karta ogłosił apel o zgłaszanie się osób, które chcą mieć wpływ na przyszłość archiwów społecznych w Polsce i zgłosiło się 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wspólnie wypracowaliśmy postulaty wobec współpracy z Państwem dotyczące m.in. tego otwartego konkursu ofert, który będzie organizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, ale też szerzej dotyczącego współpracy z Państwem. Oprócz tego wypracowaliśmy kartę zasad, czyli taki kodeks etyczny archiwów społecznych, który jednocześnie ma za zadanie integrowanie środowiska archiwów społecznych, a także wypracowaliśmy projekt regulaminu sieci archiwów społecznych, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby te inicjatywy z różnych regionów Polski współpracowały ze sobą. Przeszkoliliśmy około 500 osób już z zakresu archiwistyki społecznej, w tym około 300 organizacji, więc działamy na dosyć dużą skalę. Prowadzimy działania edukacyjne tak zarówno w czasie szkoleń stacjonarnych, jak i prowadzimy szkolenia online, ale oprócz tego tworzymy różne darmowe materiały edukacyjne, a także na kongresie przedstawimy program do opracowania zbiorów, otwarty system archiwizacji, który w styczniu 2016 roku będzie miał swoją premierę. Będzie to program open source, który każdy będzie mógł go ściągnąć i korzystać z niego. I to też będzie szansa na profesjonalizację, ponieważ program jest stworzony z myślą o archiwach społecznych, ale jest zgodny z międzynarodowymi standardami archiwistycznymi. Mamy nadzieję, że nasz program OSA dotrze do różnych, także małych środowisk i w ten sposób będziemy pracować wszyscy w jednym standardzie. My cały czas będziemy pracować nad OSA w tym kierunku, żeby ona była dostosowana do potrzeb archiwów społecznych. Oczywiście chcemy, żeby była zgodna z tymi wysokimi standardami archiwistycznymi, ale jest ona wyposażona w taki rozbudowany system podpowiedzi do każdego pola, który ułatwi pracę także początkującym, tym, którzy w ogóle do tej pory nie mieli kontaktu z archiwistyką. Ponieważ Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polski, którą reprezentuję, prowadzi Archiwum Polskich Ormian. Zarówno archiwum fizyczne, w którym przechowywane są i dokumenty, i rękopisy, i fotografie, i muzealia różne, jak również prowadzi archiwum wirtualne, na którym staramy się umieszczać jak najwięcej informacji, a ostatnio również sporo informacji genealogicznych, które wydaje nam się, że mogą bardzo interesować zwłaszcza nasze środowisko. Bardzo pomaga pasja. To znaczy, jeżeli robi się to z pasją i z sercem, to człowiek sam myśli, jak należy to zrobić i na pewno wiedza jest bardzo potrzebna. W naszym wypadku było tak, że za archiwistykę zabrały się osoby nie mające o tym zielonego pojęcia, ale od razu udały się do takich ludzi, którzy się na tym znają. Z Archiwum Głównego Akt Dawnych, z Narodowego Archiwum Cyfrowego i my do tej pory korzystamy z ich pomocy i kierujemy się ich wskazaniami, zarówno jeżeli chodzi o konserwowanie, prace konserwatorskie przy naszych zbiorach, jak i o właśnie prowadzenie archiwum samego. Patrząc na to, ile tutaj jest osób, ile jest chętnych i ich zainteresowanie, to na pewno jest bardzo ważne do dalszej pracy, do naładowania akumulatorów, że nie jesteśmy jedyni na świecie. Proszę Pani, zacząłem się tak tym zajmować jakieś 40 lat temu.
kiedy to nikogo nie obchodziło. Zajęłem się muzyką wiejską, zajęłem się muzykantami i całym światem tym wokół muzykantów, ich etosem, ich sposobem działania, sposobem zarabiania pieniędzy, w ogóle ich muzyką. Myślę o tym, żeby zachować jakby pamięć o muzykantach, bo mam poczucie, że po pierwsze jest to taki obszar kultury, który bardzo szybko mija, tak jak są wszystkie inne prądy w kulturze, ale on jest stosunkowo słabo udokumentowany. I teraz już mam takie poczucie, że warto zostawić po tych ludziach ślad. Ja zawsze się rozglądałem za takimi rzeczami, które gdzieś umykają ludziom. I to bym życzył archiwistom, szukania tam, gdzie inni nie sięgają. Fundacja Tres, którą założyłem, zajmuje się właśnie zbiorem szklanych negatywów z przełomu XIX i XX wieku. W naszym, moim mieście rodzinnym, Zwąszyniu, po prostu zachował się taki wielki zbiór. I nie wyobrażam sobie, żebym to trzymał w szafie pod łóżkiem. I kilka lat temu rozpoczęliśmy jakby upublicznianie tego zbioru. I muszę powiedzieć, że tyle zwrotów emocjonalnych, które się otrzymuje z takiej pracy, jest warte tego. Część tego zbioru jest zbiorem mojego ojca, który wtedy to się nazywało, był regionalistą, o może tak. Jako taki wszechobecny człowiek, bo był po prostu fotografem w małej społeczności, więc jakby miał dostęp do wielu ludzi. I pewnego razu w latach 80. ja pamiętam tę sytuację, bo byłem wtedy z ojcem, pewien człowiek przyniósł paczkę, mówię: panie Kaziu, ja takie coś znalazłem. Pan wie, co z tym zrobić. No i tak się zaczęło. Fundacja Generała Elżbiety Zawadzkiej zajmuje się upamiętnianiem działalności niepodległościowej Polek i Polaków, głównie w latach II wojny światowej. Od 25 lat robimy to legalnie, czyli od momentu, kiedy Elżbieta Zawadzka wspólnie z profesorem Salmonowiczem i profesorem Górskim założyła fundację. Natomiast jeszcze zanim to się stało, właśnie pani generał z środowiskiem związanym z nią prowadziła badania i gromadziła materiały dotyczące właśnie konspiracji. Konspiracji na Pomorzu, ale i też w całym kraju, głównie w zakresie właśnie działalności Polek w sferze konspiracyjnej. Są chwile trudne, to jest związane przede wszystkim z pozyskiwaniem środków i ciągłością, zapewnieniem bytu tej instytucji, którą się tworzy, i to tylko dzięki determinacji i niepoddawaniu się w działaniu można osiągnąć cele, które się stawia. W mojej pracy myślę, że ja miałam szczęście, duże szczęście, że spotkałam ludzi, których to, co robimy, dotyczyło w sposób bezpośredni, czyli jeszcze pracowałam z kombatantami, którzy byli świadkami tworzącej się Polski, tworzyli tę Polskę i tworzyli historię. To było niesamowite. Ci ludzie już odchodzą, ale zostały po nich materiały, wspomnienia, i to, czego nauczyła nas pani Elżbieta Zawadzka, to, że teczki to są ludzie. My, archiwiści społeczni, podchodzimy do swojej pracy często bardzo emocjonalnie i to jest, myślę, najważniejsze w tej robocie. Na Kongres Archiwów Społecznych przyjechały archiwa ze wszystkich regionów Polski. Są to duże organizacje, ale często też małe inicjatywy działające tylko w swoim środowisku lokalnym. Na początku kongresu 11 wybranych archiwów społecznych, które zgłosiły się w odpowiedzi na nasz apel, zaprezentują się i będzie można porozmawiać z ich twórcami. Mamy nadzieję, że archiwa społeczne, które uczestniczą w kongresie, zyskają po pierwsze taką świadomość, że warto należeć do sieci archiwów społecznych, że warto wspólnie wypracowywać swoje postulaty wobec współpracy z państwem, że warto się samookreślać, podpisując kartę zasad. Mamy nadzieję po prostu na integrację tego środowiska i na jego wzmocnienie. My jako Fundacja Ważka jeździmy od wielu lat, 4 już właściwie, na przede wszystkim badania terenowe etnograficzne po wsiach Dolnego Śląska, a teraz rozszerzyłyśmy nasz obszar też na inne regiony Polski. Różne instytucje, różne organizacje robią te badania terenowe, robiły przez
przez lata. Nigdy nie jest to w żaden spójny sposób opracowane, zebrane, więc przede wszystkim na tym nam zależy, żeby taką bazę na temat tego, co kto ma i gdzie, jakie ma zdjęcia, jakie ma dokumenty, jakie ma wywiady, czy to są nagrania, czy to jest wideo, żeby to w jakiś spójny sposób zebrać i w części udostępnić. Bardzo się cieszymy, że tutaj ta płaszczyzna się pojawiła i przestrzeń, żeby archiwa społeczne, które mają może różne profile działalności, ale jednak mają ze sobą coś wspólnego, jakąś taką wspólną ideę, że mogą się spotkać i poznać. I razem działać. No nie mogło nas tutaj nie być. Cieszę się, że zostaliśmy zaproszeni. Jest to świetna okazja do tego, żeby wymienić się doświadczeniami, wymienić się informacjami na temat tego, co robimy, w jaki sposób pozyskujemy środki, w jaki sposób eksponujemy nasze zbiory, jak docieramy do tych zbiorów. No to są fajne sprawy dla takiej grupy, myślę, osób jak my, czyli pozytywnie zakręconych wariatów, co tu dużo mówić. Czuję się tutaj wyśmienicie, ponieważ wszyscy mają podobne cele i ideały przyświecają ich działaniom. To zjawisko, że ludzie dbają o naszą przeszłość, zjawisko takie, że ludzie chcą się tym dzielić, jest zauważalne, jest w pewnych kręgach powszechne i jest motorem wielu działań. To bardzo dobrze, że jest takie miejsce, które skupia, ogniskuje tych ludzi, którzy mogą się jakoś tam podzielić prozaicznie doświadczeniami, ponieważ, tak jak powiedziałem, bardzo ważne są zwroty emocjonalne z tej pracy, którą generalnie wykonujemy społecznie. Więc to jest takie nasze święto.